taki program, proszę Państwa, że reklam nie. Pozbądź się reklam. Po co ktoś ma na Tobie zarabiać? To Ty jesteś osłem czy kim? Radio Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. No 20 godzina dzisiaj. 21. Czas na informację dnia. Konwencja samorządowa Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. Premier mówił, że w Polsce nie ma ludzi niepotrzebnych. 36 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat. Rząd no, wiesz co? Nie ma niepotrzebnych. Amerykę odkryli. Film Claire z nagrodą dziennikarzy i krytyków na festiwalu w Gdyni. Anna Kowalik-Bremkat i zapraszam. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych, mówił premier, odwołując się do przesłania Solidarności. Mateusz Morawiecki dodał, że słowa te są mottem działania Prawa i Sprawiedliwości. Podczas regionalnej konwencji wyborczej ugrupowania w Gdańsku szef rządu podkreślił, że ta idea odróżnia podejście PiS do państwa i gospodarki od poprzednich władz. Mateusz Morawiecki zapewnił, że dziś nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Potwierdzeniem tego niech będą nawet te suche statystyki sprzed wczoraj Eurostatu, który pokazał, że właśnie teraz w Polsce ubóstwo i wykluczenie jest poniżej pewnej średniej unijnej. Tak rozumiemy właśnie europejskie standardy jako poziom życia, godny poziom życia, porównywalny do Europy Zachodniej, coraz bardziej porównywalny, dążymy do niego. I tam rzeczywiście za 5, 10, 15 lat będzie. Jako pierwszy wystąpił na konwencji prezes partii Jarosław Kaczyński, odniósł się do idei Solidarności. Mówił, że była ona buntem przeciwko komunizmowi. A jutro kolejne konwencje wojewódzkie Prawa i Sprawiedliwości odbędą się w Olsztynie i Warszawie. 36 miliardów złotych przeznaczy rząd na wsparcie budowy dróg lokalnych. Środki będą rozdzielone do 2028 roku. O rządowym programie wsparcia dla samorządów mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który odwiedził gminę Tworóg. Bez dróg lokalnych nie ma rozwoju. Każdy z nas musi dojechać. Jeżeli chcemy przeprowadzić jakąś inwestycję, chcemy ulokować jakiś zakład, musimy tam dojechać. Drogi lokalne są nam potrzebne. Są potrzebne dla naszych mieszkańców. Są potrzebne dla rozwoju. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zaznaczył, że dotychczas potrzeby w zakresie dofinansowania do budowy czy remontów lokalnych arterii były znacznie większe niż możliwe do dyspozycji pieniądze. Zapotrzebowanie samorządów, szanowni państwo, jest w naszym województwie w zależności od roku od 5 do 10 razy większe w stosunku do tego, ile środków było przeznaczanych na modernizację tych dróg. I tym bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że rząd rzeczywiście dostrzega te problemy lokalne i te środki od roku przyszłego będą naprawdę gigantyczne. Nie boimy się użyć tego słowa. Jedną z inwestycji, które zostaną zrealizowane z rządowym wsparciem, będzie remont ulicy Wiejskiej w gminie Tworóg. Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė odznaczyła 39 osób krzyżem za ratowanie ginących. Wśród nich znalazło się 9 Polaków z Wileńszczyzny, którzy podczas II wojny światowej udzielili schronienia Żydom. Litewskie odznaczenia wręczane są każdego roku we wrześniu. To w tym miesiącu na Litwie wspominane są ofiary Holokaustu. Ponadto 23 września obchodzona będzie 75. rocznica likwidacji wileńskiego getta. Wśród 39 osób, które pośmiertnie otrzymały krzyż za ratowanie ginących, są 3 rodziny Polaków z Wileńszczyzny: Mikołajunów, Rakowskich i Wronieckich. Wronieccy w 1941 roku udzielili schronienia 3 braciom Schneiderom i ich koledze Szlomie Lemelmanowi. Natomiast Mikołajunowie i Rakowscy pomogli uciekinierom z getta, rodzinie Kaców, których ukrywali pod swoim dachem. Litewska prezydent powiedziała podczas dzisiejszej uroczystości, że to nie słowa, a działanie zdecydowało o otwarciu drzwi i dzieleniu swojego życia oraz losu. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. W Gdyni Janusz Kondratiuk pokazał najnowszy film Jak pies z kotem. To powieść inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, nawiązująca do nagłej choroby starszego z braci Kondratiuków, Andrzeja. Mimo różnic i nieporozumień, Janusz podjął się opieki nad potrzebującym pomocy bratem. Janusz Kondratiuk wyjaśnia, że zrobił ten film, by przypomnieć o sile rodzinnych więzi i zobowiązań. Zrobiłem film o tym, że zginął pewien obyczaj. Kiedyś umieranie było rodzajem liturgii. To się odbywało w domu, w otoczeniu rodziny. W tej chwili zdycha się samotny na korytarzu szpitalnym, więc chciałem przypomnieć, że no co ja chcę, ale rodzina nie powinna opuszczać swojego członka, tylko być z nim do końca. W rolę Janusza Kondratiuka, który decyduje się na opiekę nad starszym bratem, wcielił się Robert Więckiewicz.
Mickiewicz Januszowi się udało zrobić film uniwersalny, to znaczy on jest po prostu opowieścią o ludziach. To, co jest najistotniejsze, to jest nie tylko ta relacja z bratem, ale w ogóle relacje w tej czwórce. W rolę starszego z braci Andrzeja Kondratiuka, który z powodu poważnej choroby jest uzależniony od brata, wcielił się Olgierd Łukaszewicz. Film Jak pies z kotem startuje w konkursie głównym gdyńskiego festiwalu i walczy z 15 innymi tytułami o Złote Lwy. Laureatów festiwalu poznamy na jutrzejszej gali rozdania nagród. Z Gdyni, Witold Banach, Polskie Radio. Dziennikarze i krytycy akredytowani na festiwalu w Gdyni za najlepszy film tegorocznego konkursu głównego uznali Kler Wojciecha Smarzowskiego. Film otrzymał 39 głosów. Na drugiej w kolejności film Jak piec z kotem Janusza Kondratiuka oddano 7 głosów. Silny wiatr, burze i deszcz przechodzą teraz przez województwo zachodniopomorskie. W nocy w całym kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami strefa opadów przesunie się z zachodu na wschód. Na zachodzie i Pomorzu oraz lokalnie w centrum miejscami burze, w górach deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach także śnieg. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W gruncie rzeczy. Witam Państwa w dzisiejszej audycji W gruncie rzeczy. Przed Państwem Rafał Dudkiewicz. W studiu Polskiego Radia w Gdańsku jest pani Małgorzata Puternicka. Dzień dobry, pani Małgosiu. Dzień dobry panu, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Przedsiębiorca ciągle? No teraz już trochę emerytowany, jakkolwiek dalej, że tak powiem. No, coś tam robię, o, może w ten sposób. Na pewno nie przedsiębiorca aktywny w sensie prowadzenia jakiejś działalności, ale trudno wyhamować po tylu latach. To prawda. Pani Małgosiu, dlaczego strzelano do pani dzieci? Kto strzelał do dzieci? Ha! Zaczyna pan od bardzo ostrego pytania i ostrej narracji. No, to było 24 lata temu. Niedawno ukazała się książka na ten temat. Dopiero po tych ponad 20 latach pozwoliłam sobie wrócić wspomnieniami do tamtych dni. I strzelano dlatego, że właśnie robiłam biznes w czacie, w którym działy się różne przedziwne rzeczy. Mnie przydarzył się szantaż, raczej próba wyłudzenia. Próba wyłudzenia pieniędzy, które ktoś tam ogłosił, że zarobiłam, a spodziewał się, że mogłam zarobić o wiele więcej. Natomiast zażądano ode mnie po prostu zapłacenia rzekomego długu, którego no, nie mieliśmy. Próbowano dokonać windykacji nieistniejącego długu. Dobrze panią zrozumiałem? Absolutnie dobrze. Dokładnie tak było i to było przerażające, ponieważ w momencie, w którym wie pan, kto z drugiej strony stoi, czyli kto jest wierzycielem potencjalnym, to wie pan, z kim pan walczy. A my nie mieliśmy zielonego pojęcia. Byliśmy po prostu zupełnie bezradni, nie wiedzieliśmy kto, co, dlaczego. Wiedzieliśmy natomiast, że zaczęto od telefonu wieczorem późnym, telefonu z ostrzeżeniem, że mamy oddać pieniądze, które jesteśmy rzekomo winni. No jeżeli nie, tych pieniędzy i to szybko nie oddamy, to dostaniemy nauczkę. Zaczną strzelają nas jak kaczki, dokładnie. Zaczną od dzieci, a skończą na mnie. No potem zadzwoniłam wtedy do dyżurnego oficera policji, a później do dyżurnego prokuratora z prośbą, ponieważ uznałam, że to ostrzeżenie no, brzmiało bardzo poważnie, bardzo niebezpiecznie, a ponieważ akurat zakończyliśmy inwestycje i sprzedaż, była realizowana sprzedaż fabryki lodów w Baninie, w której do dzisiaj produkują się lody Algida, są produkowane lody Algida. W związku z powyższym zadzwoniłam natychmiast do służb odpowiedzialnych za chronienie obywateli. Byłam bardzo naiwna, bo usłyszałam, to służby powiedziały. Służby powiedziały, że mam zgłosić się po prostu na komendę na Białej następnego dnia. Ja próbowałam wytłumaczyć, że grożono śmiecią naszym dzieciom. No nie uwierzono mi, po prostu odesłano mnie na tak zwany przysłowiowy Berdyczów. W każdym razie niedługo później, bo mniej więcej w pół godziny później strzelano do mojej córki, do naszej córki, która siedziała w pokoju. Na szczęście akurat w momencie, w którym pokazała się w świetle okna, ona wychodziła, bo chciała nas zapytać, byśmy już uprzedzili, że następnego dnia nie pojedzie na uczelnię.
No i chwilę później, dzięki mężowi, no, nie został ranny, ponieważ no, on automatycznie podszedł, miał pokój obok, podszedł do okna, żeby zorientować się, co się dzieje, rozejrzeć się. I w tym momencie padł strzał do niego, ale zdążył mąż krzyknąć, który krzyknął: padli na podłogę, strzelają do nas. Rzeczywiście, po raz pierwszy chyba posłuchał, 16-latek, dość niepokorny. I rzeczywiście padł, schylił się i Bogu dzięki z uwagi na to, że poszedł rykoszet po pokoju i gdyby on no, był wyżej, no, na pewno by dostał. Pani Małgosiu, ta historia ma swój początek na przełomie lat 80. i 90., kiedy pani z mężem otwiera cukiernię w Gdańsku w Brzeszcz. To znaczy, cukiernię otworzył mój tato bardzo wiele lat wcześniej, bo w 56 roku. Natomiast myśmy z mężem przejęli ją w późnych latach 70. Po śmierci mojego taty musiałam się zająć tym. Zupełnie to było niezgodne z moim zawodem. No ale wpadłam wraz z mężem, co w książce opisuje, to nie ma aż takiego wielkiego w tej chwili znaczenia, na pomysł budowania pierwszej profesjonalnej fabryki lotów. Pieniędzy nie mieliśmy, oszczędności, trzeba było kombinować, jak te pieniądze zdobyć i to udało się. A jak się te pieniądze zdobywało właśnie na przełomie lat 80. i 90.? To jest bardzo ciekawe. Ale proszę, to jest, panie redaktorze, to bardzo różnie, bo można było pójść na skróty, można było wziąć dużo pieniędzy od kogoś tam i no, czy ewentualnie mieć je w pończoszy, no myśmy ich nie mieli. I ja zrobiłam, udało mi się sformułować bardzo dobry biznesplan, który bazował na tym, że wykupujemy ziemię na podbudowę fabryki i potem kolejno będziemy zabezpieczać tym, co wybudujemy. Handlowaliśmy lodami z importu, produkowaliśmy tu w cukierni Roma we Wrzeszczu, niedaleko zresztą radia Gdańsk. Produkowaliśmy lody pakowane, było mnóstwo pomysłów i kolaby. Produkowaliśmy na jarmarku dominikańskim po to, żeby właśnie zarobić na tę fabrykę. A później po prostu wiedzieliśmy o tym, że musimy dobierać wspólników i taką konstrukcję zrobiliśmy, że się udało. Panie Bożonto, te interesy w latach 90. No, były obarczone dużym ryzykiem, ponieważ pojawiło się takie słowo, które robiło ogromną karierę w całej Polsce, słowo haracz. Nie zgłaszał się nikt do państwa z prośbą o opłacanie się za bezpieczeństwo, za ochronę? Powiem tak, to było naprawdę, nawet dla nas to było zdumiewające. Nas to nie dotknęło. Może dlatego, że sama fabryka była budowana na terenie Żukowa, Banina, która podlegała pod gminę Żukowo. Być może. Poza tym, no, co tam nie było produkcji, tam nie było świeżego dopływu gotówki, więc poczekano z tym haraczem takim jednorazowym, jak gdyby, poczekano do momentu, dopóki myśmy fabryki nie sprzedali. A wcześniej mieliśmy szczęście, do naszej cukierni nikt nie przychodził, nie wiem, może ich lody spakowały, może ciastka, może byli amatorami drożdżówek, tego nie wiem, ale faktem jest, że do nas nikt po haraczu nie zgłosił. Nasze bardzo ostre zetknięcie ze światem przestępczym to był właśnie rok 94 i niestety zaczął się od Hitchcocka, czyli od strzelania do dzieci. Dokładnie o to chciałem zapytać, kiedy rozpoczęły się kłopoty i dlaczego? Kłopoty zaczęły się w momencie, w którym myśmy po prostu, prasa ogłosiła o tym, że sprzedaliśmy udziały w fabryce lodów w Baninie, że ja zostałam dyrektorem do spraw public relations koncernu w Warszawie, mąż został dyrektorem regionalnym sprzedaży lodów Algida tu na terenie, no nie tylko Gdańska, ale całego regionu. I w tym momencie myślę, że apetyty rozbudziły się, a później okazało się, co dość szczegółowo opisuję w książce, nie chciałabym zupełnie zdradzać końcówki, ale okazało się, że no, mnóstwo ludzi mogło być zamieszanych w to. Myśmy byli bezradni zupełnie, ponieważ nie mieliśmy żadnego wsparcia niestety ze strony służby odpowiedzialnych za ochronę, ani od policji, ani od prokuratury. Prokuratura bardzo szybko umorzyła postępowanie, mimo że strzelano dwukrotnie, bo strzelano raz bezpośrednio do dzieci, a później była również po uprzedzeniu telefonicznym próba kolejnej strzelaniny, której zapobiegli nasi prywatni już wtedy wynajęci ochroniarze, ale
ale strzelano do nich. I o dziwo spodziewaliśmy się, że może podjechać, nie wiem, jakiś ciemny BMW, bo to w tym czasie było modne, czy jakiś Mercedes. Tymczasem strzelanie odbyło się, proszę Państwa, z malucha. Z malucha, któremu zmienili w tablicę i dzięki temu, że tylne światło było zepsute, nie miał tylnego światła lewego kierowca tego malucha, nasz ochroniarz zorientował się, że to jest ten sam, bo on zmienił, odjechał, zmienił tablicę rejestracyjną i podjechał ponownie. Pomimo tego, że wyjechał na Grunwaldzką, okazało się, że był nie do złapania przez biuro do ścigania zorganizowanej przestępczości gospodarczej. Także naprawdę tych wydarzeń było mnóstwo i myśmy zrozumieli wtedy jedno, że jeżeli sprawy nie weźmiemy we własne ręce, to po prostu jesteśmy wystawieni na odstrzał. I próbowaliśmy... Kiedy pojawił się ów rzekomy dług i kto go chciał windykować od państwa? Tak, to nie będę do końca zdradzała, bo tam podejrzeń, że tak powiem, w książce przedstawiam wiele. Niemniej jednak był to jeden z bardzo znanych w Gdańsku biznesmenów. Żyjący ciągle? Myślę, że źle nikomu nie życzę, nawet bandytom. Być może żyje. Ostatni raz wyśledziłam go w internecie, jakieś 2-3 lata temu, więc na pewno wtedy jeszcze żył, ale nie był na tym terenie już. W każdym razie to nie on sam to wykonywał, tego zlecenia. Zlecenie zostało przekazane do rosyjskiej mafii, wspieranej przez miejscowy środek przestępczy. Doszło do konieczności, że tak powiem, własnej próby odnalezienia i wytłumaczenia komuś tam, kto to zlecenie dostał, bo dowiedzieliśmy się, że to jest sprzedaż długu przez osobę, która to zlecała, rzekomego długu naszego wobec niego, a tego długu nie było. To jest tylko, że tej kartki z napisem, że żadnego długu nie ma. Rozumiem, że tak, państwo nic nie pożyczaliście, ale nie. Musieliście zapłacić tak, jakbyście pożyczali, a chodziło o pieniądze, które mieliście państwo z transakcji od sprzedaży swojego biznesu. Dokładnie tak było, tyle tylko z jedną z jednych. A co z bankową tajemnicą handlową? Bo rozumiem, że informacja popłynęła między innymi tym kanałem w świat. To znaczy bank, no to popłynęła w świat. Dowodów żadnych nie było. Tam zresztą nikt tym tropem nie szedł oprócz naszego prywatnego dochodzenia zupełnie. Niemniej jednak oczywiście, że mieli informacje, bo się okazało później, że mieli informacje, kiedy pieniądze wpływały na moje konto. Ale do dzisiaj mamy pewne podejrzenia, natomiast absolutnie żadnej pewności nie mamy. I z tak zwanej ostrożności procesowej nie jesteśmy w stanie w żadnym kierunku palca skierować. Rozumiem, że organy ścigania też tego nie wiedzą. No bo jakżeby inaczej. Panie redaktorze, organy ścigania tego nie wiedzą. Organy ścigania nawet nie słuchały tego, że osoba przez nas podejrzana już wtedy o to, że ona jest zleceniodawcą i że no, po prostu była, podobno była za granicą. Myśmy dzwonili, ci ochroniarze dzwonili, mówili, że ta osoba była widziana tu w Trójmieście. No, na co usłyszano, że to jest niemożliwe, ponieważ ona przebywa za granicą, a był. Także no, naprawdę żadnego wsparcia. Doszło do tego, że zmuszeni byliśmy no, szukać wśród po prostu miejscowych przestępców przez jakieś niesamowite zupełnie koneksje. W dzień byliśmy z szacownymi obywatelami Gdańsk. Nie tylko, prawda, byliśmy biznesmenami, zapraszanymi na wszystkie imprezy kulturalne, wszystkie oczywiście biznesowe. Natomiast w nocy małżonek mój jeździł i spotykał się z większością chyba gangsterów tutaj w Gdańsku, nieżyjących już, wszyscy nie żyją. Jednego z nich zresztą pamiętamy do dzisiaj, bo to była zupełnie tragiczna historia, ponieważ ten człowiek chciał zerwać z mafią. To był taki bardzo, że tak powiem, średni, taki sobie żołnierzyk, jeżeli można tak powiedzieć. I on rzeczywiście chciał nam pomóc. I to on jak gdyby tutaj był przewodnikiem po tym świecie przestępczym. Zginął w momencie, w którym podłożono bombę, w momencie, w którym chciał się wycofać z tego świata. Także no, to były czasy niesamowite. To było prawie 2 lata, gdzie wychodziliśmy z domu w kamizelkach kuloodpornych, gdzie dzieci wywożyły, och,
ochrona wywoziła daleko do lasu po to, żeby później okrężnymi drogami wywieźć do dziadków, do leśniczówki, ponieważ no, dwukrotnie strzelano i to zagrożenie było przede wszystkim dla nich. Ja miałam pewność tego, że jeżeli chodzi o mnie, jestem w miarę bezpieczna, bo wiedziano o tym, że pieniądze mają być zapłacone, część była z przesunięciem za udział i mieli dokładnie doskonałą tego świadomość. W związku z tym po prostu mogli poczekać, ale nie mogli mnie zabić. Natomiast mogli po prostu nacisk na mnie wybierać w ten sposób, że mogli zabić mnie, męża czy... Wprost, żeby słuchacze zrozumieli, po prostu pani musiała złożyć podpis, dlatego pani miała tą gwarancję życia. To była moja kamizelka ochronna, taka rzeczywiście. Zanim jednak do mnie to dotarło, to ja się bardzo też bałam. No, a poza tym to było życie w piekle, tak naprawdę. Kiedy słyszałam teraz całą historię rodziny Olewników i tą siostrę, która próbowała dojść do tego, kto i dlaczego zabił jej brata, porwał i zabił, ja doskonale to rozumiałam, bo to były dokładnie te same odczucia, które myśmy mieli w związku z naszymi dziećmi. Bo no, nie ma nic gorszego niż obawa o własne dzieci, o życie własnych dzieci, a tak było i to trwało przez prawie 2 lata. Całkiem niedawno dwóch dziennikarzy, Michał Majewski i Sylwester Lotkowski, pracujący swego czasu w tygodniku Wprost, opowiadali przed komisją do spraw Amber Gold o tym, że Gdańsk, nie tylko Gdańsk, ale całe Trójmiasto to jest trochę taka polska mała Sycylia. Czy pani się z tym zgadza z perspektywy własnych doświadczeń osobistych? Ja słuchałam tej wypowiedzi i z przykrością muszę powiedzieć, że tak. Że tak, oczywiście to się zmieniło. Zmieniło się od tamtych lat 90. 90. do 97. roku. Zmieniło się o tyle, że to jest bardziej cywilizowane, jak gdyby. Niemniej metody. Mniej się strzela. No. Tak, mniej się strzela, tak. Nie podkłada się bomb pod samochody bezpośrednio, jeśli już to może na przykład jakiś wypadek można spowodować, czy gratujący samobójca, to cokolwiek, tak. Natomiast nie ma już tego, co było, bo wtedy to było po prostu, jak ktoś powiedział kiedyś, szli na bezczela. Panie redaktorze, ci ludzie, którzy nas zastraszali, oni pojawiali się pod domem, oni podjeżdżali samochodami, oni przynieśli, w momencie, w którym byłam po operacji kręgosłupa i weszłam ze szpitala poprzedniego dnia, mojemu mężowi przynieśli chryzantemy cmentarne dla mnie. Widzieli doskonale, w którym, na jakim oddziale leżałam neurochirurgii i gdzie, w jakiej sali. To było po prostu, no, to było takie metodyczne nękanie i potworne powodowanie no, takiej presji, żeby człowieka zniszczyć, żeby go zmiękczyć do tego, żeby zapłacił. Nie doszło w końcu do tego. Doszliśmy do źródła, że tak powiem, tej próby wymuszenia zupełnie innymi drogami, ale to ja bym odesłała do książki, nie chciałabym za bardzo zanudzać. Dlaczego swoją książkę, która jest w sumie wspomnieniem, zapisem tamtych wydarzeń, zatytułowała pani Magnum? Mi się Magnum kojarzy przede wszystkim z rewolwerem. Jeszcze pamiętnym rewolwerem, którego używał Clint Eastwood w jednym z filmów. Do Clint Eastwooda to może i daleko, ale panie redaktorze, ten tytuł, że tak powiem, przyniósł się sam. On sam przyszedł, zapukał do moich drzwi. Koncern Unilever, który kupił od nas fabrykę lodów w Baninie, jego sztandarowym produktem jest Magnum. Czyli dzięki, że tak powiem, że ktoś produkuje Magnum, myśmy zarobili jakieś pieniądze i to wtedy no, nie zbankrutowaliśmy przede wszystkim, bo cały czas nam to groziło. A oprócz tego, no, paradoksalnie strzelano z broni typu Magnum. Także czyli to wszystko się zazębia. Ja nie mogłam inaczej nazwać książki. Nie. Nie mogłam inaczej tej książki nazwać. Ona tytuł sam zapukał do drzwi. Zapukał do drzwi, na szczęście tym razem nie strzelał. Ale faktem jest, że w Trójmieście, w tym czasie, w którym myśmy realizowali swoją inwestycję, oglądaliśmy różnego rodzaju wzrosty gwałtowne fortun, upadki tych, którzy wydawało się, że powinni z sukcesem kończyć. Widzieliśmy przeróżne dziwne zdarzenia, gdzie
to odsyłam taki doskonały bedeker po upadłych przedsiębiorstwach różnego rodzaju, w tym również i z Pomorza i z Trójmiasta, profesor Jacek Tittenbrunn z Deszczu pod Rynek. Każdemu polecam, jest to rzeczywiście moloch, ale bardzo rzetelnie opisanej transformacji, która spowodowała to, że ludzie tracili pracę również w miejscach, w których nigdy tej pracy nie powinni byli stracić. I kolejna rzecz, która taka bardzo ciekawa była w trakcie realizacji inwestycji, to to, że dowiedzieliśmy się z mężem po realizacji zamówienia na chłodnię i na całą chłodniczą część wyposażenie fabryki, czyli ekstrudery, tunele i tak dalej, od głównego reprezentanta na Polskę, który przez wiele lat obsługiwał polski rynek, jeżeli chodzi o chłodnicze urządzenia, że był zdumiony, kiedy negocjowałam kontrakt, że nie chciałam żadnych suwenirów typu wakacje z dziećmi gdzieś tam na Bahamach, gdziekolwiek. I dziwił się, bo ja za każdym razem tylko żądałam upustu, bo ja powiedziałam, słuchaj, jak ja tanio kupię, to ja sobie zarobię sama na swoje wakacje. Ja mówię, że to jest w Polsce w ogóle to jest niemożliwe, bo zawsze że ktoś czegoś nie żąda. Tak. Pani Małgosiu, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem była Małgorzata Buternicka, były przedsiębiorca z Gdańska, a kłania się Rafał Dudkiewicz. Mówię, do usłyszenia. Reklama. Oto zadanie do rozwiązania. Państwo Kowalscy chcą wziąć pożyczkę na szkolne potrzeby córki. Chcą też, żeby pożyczka miała niskie RRSO, 5,95% dla nowych klientów. W jakim banku Państwo Kowalscy powinni wziąć pożyczkę? W banku BKO S.A. Bank BKO S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 5,95%. Oferta ważna do 30 września 2018 roku. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Jak mawiał Cyceron, oratory sfiniont, poeta na skulptur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Kaszel suchy czy mokry? A teraz nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt stworzony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwości na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Michu, a wiesz, że Nowakowi też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Krzyżynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. I jeszcze im go skonfigurowali i wgrali antywirusa. Ty też. Wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Praktykowanie bez praktyka. Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Po reklamie. Ogłoszenie sportowe.
słowa. To dziś niestety jedyna już instytucja, gdzie spotykają się ludzie z dawnej opozycji antykomunistycznej, niezależnie od obecnych podziałów. Warto im pomóc, żeby mogli tę misję pełnić. Krzan Bugej. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, jest 20:30. Czas na informację dnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Polska nie przyjmie ani jednego uchodźcy. Podczas Pomorskiej Konwencji Zjednoczonej Prawicy w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki powtórzył stanowisko, jakie przedstawił w Salzburgu podczas spotkania z unijnymi przywódcami. Szef rządu powiedział, że stanowisko Polski przyjęły pozostałe kraje unijne. Nie ma żadnej migracji, nie ma żadnych uchodźców w Polsce, wbrew temu, co niektórzy tutaj próbowali nam insynuować, próbowali nam przypisywać. Potwierdziliśmy, że liczba uchodźców, którą przyjmiemy, będzie zero. Nasi poprzednicy równo trzy lata temu, mówili, przyjmiemy każdą ilość. Premier Morawiecki zapowiedział także, że rząd nie zrezygnuje z przekopu Mierzei Wiślanej. Do wyborów samorządowych został miesiąc, pierwsza tura w niedzielę 21 października. Wsparcia polskich sadowników domaga się od rządu PSL. Ma to związek z trwającym od 2014 roku rosyjskim embargiem, m.in. na jabłka. Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że 4 lata temu w wyniku działań poprzedniego rządu PO-PSL rolnicy dostali pomoc z Unii Europejskiej za wycofanie z rynku i przekazanie na cele charytatywne 300 tysięcy ton polskich jabłek, których nie mogli sprzedać na wschód. Wypłacono im rekompensaty. Za czasów rządu PiS-u już to nie było 300 tysięcy ton, tylko było 70 tysięcy. To było w ubiegłym roku. Dzisiaj nie ma żadnego wsparcia. Dowiedzieliśmy się, że Komisja Europejska nie planuje dalszego wspierania w ten sposób ani polskiego, ani europejskiego rolnictwa i nie daje rekompensaty za straty w wyniku embarga. Według prezesa PSL w tej sytuacji rząd powinien podjąć natychmiastowe działania zarówno w kraju, jak i w Unii. Domagamy się natychmiastowego działania ministra rolnictwa i premiera Morawieckiego. Tak wiele mówią o polskiej wsi, o polskim rolnictwie. Będą się spotykać z rolnikami w najbliższą niedzielę. To niech udzielą im odpowiedzi. Co zrobili, żeby rekompensaty z Unii Europejskiej dla polskich sadowników były na poziomie takim, jakie gwarantował PSL. 300 tysięcy ton rocznie. Co zrobili, żeby Unia Europejska nie wycofała się ze wsparcia polskiego rolnictwa w wyniku nałożonego embarga? Ponad miesiąc temu europoseł Czesław Siekierski wystosował razem z innymi przedstawicielami krajów, w których jest nadprodukcja owocowo-warzyw, na list do unijnego komisarza do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W odpowiedzi Phil Hogan wskazał na strukturalną nadprodukcję jabłek w Polsce. Komisarz podtrzymał stanowisko, że Unia nie może nadal dotować sektora jabłek za pośrednictwem stałego i dodatkowego pakietu wsparcia. Polska będzie mogła wznowić eksport wołowiny na białoruski rynek, poinformował w Mińsku wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński. To jeden z rezultatów posiedzenia polsko-białoruskiej grupy roboczej do spraw współpracy w dziedzinie rolnictwa. Wiceminister rolnictwa Szymon Giżyński w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że zakończył się okres ograniczenia eksportu polskiej wołowiny na rynek białoruski. Jest dzisiaj bardzo ważna informacja dla producentów. Będzie możliwy eksport wołowiny na rynek białoruski. Wiceminister Szymon Giżyński zaznaczył, że zgoda strony białoruskiej na eksport wołowiny już jest. Teraz należy jedynie zaczekać na odpowiednie procedury urzędnicze. Dodał, że w trakcie spotkania w Ministerstwie Rolnictwa Białorusi polska delegacja rozmawiała o poszerzeniu dwustronnej wymiany handlowej. Obie strony wymieniły się zaproszeniami do udziału w najważniejszych targach rolnych. Białorusini już zapowiedzieli, że przyjadą do Polski na kolejne targi wyrobów spożywczych Polagra i centralne targi z okazji stulecia niepodległości, które zostaną zorganizowane w Nadarzynie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Przed rozpoczynającą się jutro wizytą papieża na Litwie w jednym z wileńskich kościołów odbył się wieczór uwielbienia. Było to czuwanie modlitewne w języku polskim i litewskim. Po mszy świętej były rekolekcje. Podczas uroczystości wystąpił Stowarzyszeniem Grupy Instrumentalnej chór łączony z kilku kościołów Wilna i Wileńszczyzny. Nieprzypadkowo na czuwanie wybrano barokowy kościół Wszystkich Świętych w Wilnie. Znajduje się on niedaleko kaplicy Ostrobramskiej, gdzie jutro będzie modlił się Franciszek. Przygotowania duchowe do wizyty papieża trwają także w innych kościołach na Litwie. Obserwujemy mecz naszych siatkarzy z reprezentacją Argentyny. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta, w drugim na razie prowadzą Argentyńczycy. Spotkanie jest rozgrywane w Warnie. To druga runda Mistrzostw Świata. Więcej informacji na portalu Polskie.
24. Słowem wszystko. Magazyn Europejski. Kolejny dobry wieczór. W magazynie europejskim dziś dwa tematy związane z unijnym nieformalnym szczytem w Salzburgu. Migracje i Brexit. Łączymy się z naszą korespondentką Beatą Łomeską, która w Salzburgu obserwowała spotkanie unijnych przywódców. Witaj. Dobry wieczór. Nie ma przełomowych decyzji, ale są zapowiedziane kroki, które mają pomóc Unii Europejskiej przygotować się na ewentualne kryzysy migracyjne w przyszłości. Powiedz może najpierw, jaka była ocena tego szczytu przez europejskich polityków? Każdy polityk komentował ten szczyt z punktu widzenia własnego kraju, czy prowadzonej polityki, czy problemów w danym państwie. I tak na przykład premier Włoch czuł niedosyt, że skupiono się wyłącznie na problemie zewnętrznym migracji, czyli na współpracy z krajami Afryki Północnej, o czym jeszcze powiemy, na dyskusję o utworzeniu Europejskiej Straży Granicznej. I dlatego też premier Włoch podniósł te kwestie podczas kolacji poprzedzającej ten czwartkowy szczyt. Mówił o konieczności sprawiedliwego podziału obciążeń między państwa członkowskie kiedy pojawią się problemy migracyjne bądź w przyszłości na wypadek kryzysu migracyjnego. Ja tylko powiem, że ta sprawa wciąż nie jest rozwiązana. Tu chodzi o reformę prawa azylowego, która jest dyskutowana od prawie 2 lat. Wciąż ona jest w zawieszeniu. Jedyne, co wiadomo, to są te postanowienia z czerwcowego szczytu, że nie będzie obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Teraz na tym szczycie to zostało potwierdzone, choć kraje południe akurat uważają, że te obciążenia należy rozłożyć równomiernie. Po drugiej stronie są Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej, które powtarzają, że uchodźców nie będą przyjmować, mogą wspierać finansowo, mogą przekazywać pomoc uchodźcom w obozach poza Unią Europejską, ale swojego stanowiska nie zmienią. I to wczoraj wybrzmiało na szczycie, zatem każdy przywódca prezentował własne stanowisko, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców. I tak po spotkaniu w Salzburgu mówił premier Mateusz Morawiecki. Przyjmowanie jakichkolwiek uchodźców jest absolutnie na zasadzie dobrowolności. Nie będzie można narzucić Polsce jakiegokolwiek schematu dotyczącego przyjmowania uchodźców. To jest twarde stanowisko Polski, które podtrzymaliśmy łącznie z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej. Nasze stanowisko zostało tutaj w całej rozciągłości podtrzymane. I to jest bardzo dobrze, bo temat w różnych krajach wywołuje różne emocje, a my podkreślamy, że to jest kwestia bezpieczeństwa, ochrony granic. No to tyle, jeśli chodzi o aspekt wewnętrzny polityki migracyjnej, ale też jest kwestia zewnętrzna, czyli zgoda unijnych krajów na zacieśnianie współpracy z krajami Afryki Północnej. Europa liczy na to, że w zamian za korzyści gospodarcze te kraje będą uszczelniać granice, no i też będą przyjmować tych uciekinierów uratowanych na Morzu Śródziemnym podczas nielegalnej przeprawy do Europy. Już rozpoczęły się rozmowy z Egiptem. Akurat Egipt jest przykładem takiego kraju, który nie przepuszcza żadnych uciekinierów. Uszczelniona jest granica, ale Europa ma nadzieję, że ma to być, że współpraca z Egiptem ma pokazać innym krajom jak Tunezji czy Maroku, że ma zachęcić po prostu do współpracy także z Europą, ze wspólnotą. Ma to pokazać, że te korzyści gospodarcze będą z korzyścią dla Tunezji, dla krajów, pozostałych krajów Afryki Północnej. I tak mówił po szczycie kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Egipt wraz z innymi krajami Afryki Północnej może być dla nas ważnym partnerem, by uniemożliwić statkom z uciekinierami dotarcie do Europy. Założenie jest takie, że po uratowaniu migrantów będą oni odsyłani do krajów tranzytowych. Tylko w taki sposób możemy skutecznie zredukować nielegalną migrację. Na tym szczycie jeszcze była dyskutowana kwestia utworzenia Europejskiej Straży Granicznej. Tutaj różne kraje miały różne stanowiska i to też także było prezentowane przez przywódców poszczególnych państw. Właściwie sama idea utworzenia Europejskiej Straży Granicznej powinna się podobać krajom Grupy Wyszehradzkiej, bo mowa jest o tym, żeby, czy krajom, które mają zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, bo mowa jest o tym, żeby wzmocniać ochronę tej granicy zewnętrznej, czyli to są postulaty krajów naszego regionu, ale propozycja Komisji Europejskiej idzie nieco dalej. Mowa jest o tym, żeby do 2020 roku powstała 10-tysięczna Europejska Straż Graniczna, której funkcjonariusze mieliby jednak wzmocnione uprawnienia, to znaczy mieliby prawo do samodzielnej kontroli granic zewnętrznych, kontroli tożsamości, wydawania zezwoleń albo umowy wjazdu, czy też przechwytywania osób na granicach zewnętrznych. No i kilka krajów zgłosiło zastrzeżenia.
kraje naszego regionu. Zwrócił uwagę na kwestię suwerenności. Mówił już o tym wcześniej premier Węgier. Pojawiły się też wątpliwości dotyczące olbrzymich kosztów proponowanych rozwiązań. Na to z kolei zwraca uwagę premier Mateusz Morawiecki, że nie można rozmawiać o utworzeniu Europejskiej Straży Granicznej po 2020 roku, skoro nie wiadomo, jak to będzie finansowane, bo że tu nie ma. Także sceptycznie na te propozycje zapatrują się Włochy i na przykład, które teoretycznie też powinny być zainteresowane wzmocnieniem granic zewnętrznych. Propozycja Komisji Europejskiej, choć nie ma dla niej zgody, nie było dla niej zgody już na tym szczycie, będzie podana, tak postanowili unijni przywódcy. Przedstawiłaś opinię polityków, teraz czas na opinię ekspertów Unii w sprawie migracji. No i jakie są ich opinie po tym szczycie? Po każdym szczycie migracyjnym, po tej największej odsłonie kryzysu migracyjnego w 2015 roku, tych szczytów było kilka, europejscy liderzy ogłaszali swoje. Później to było bardzo krytykowane przez organizacje pozarządowe i ekspertów, że wciąż Unia Europejska wtedy nie miała, dalej zresztą nie ma takiej jednej kompleksowej i skutecznej odpowiedzi na kryzys migracyjny, chociaż wnioski wyciągnęła. W 2015 roku na przykład krytykowano obowiązkowe przyjmowanie uchodźców, byli tacy, choć jeszcze wtedy Komisja Europejska uważała, że to jest dobra odpowiedź na. Później część krytykowała na przykład ustalenia te ostatnie czerwcowe, utworzenie centrum w Afryce Północnej, gdzie odsłani byliby ci uciekinierzy uratowani na Morzu Śródziemnym, ale też była grupa ekspertów, która pokazywała, doceniała rolę państw Grupy Wyszehradzkiej w tej odsłonie kryzysu. Tak na przykład mówił Victor Marseille z Migration Research Institute. To, co jest wielkim osiągnięciem państw Europy Środkowo-Wschodniej, to fakt, że nawet kraje nastawione na przyjmowanie imigrantów, jak Niemcy, próbują znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Zauważają, że problem należy rozwiązać na granicach, w krajach tranzytowych. Kanclerz Niemiec Angela Merkel w ciągu ostatnich 2 lat odwiedziła 9 państw afrykańskich. No powiedzmy, że nie tylko niemiecka kanclerz była w krajach Afryki Północnej. Ostatnio byli na rozmowach szef Rady Europejskiej Donald Tusk i kanclerz Austrii Sebastian Kurz, a to właśnie w kontekście tej nowych pomysłów, żeby zacieśniać współpracę z krajami Afryki Północnej. Ja rozmawiałam o tym szczycie także z ekspertką Brukseli polityki europejskiej. No Marie de Zoomer powiedziała mi, że ona akurat tym spotkaniem jest rozczarowana. W pewnym sensie to nie jest zaskoczenie, że ten szczyt nie był przełomowy. Od kilku miesięcy wiemy, że toczące się dyskusje dotyczące migracji są trudne. A jeśli chodzi o Afrykę Północną, to mamy powtórzenie tego, co już zapowiedziałam w czerwcu. Pytanie, które pozostaje otwarte, jest takie, czy będzie postęp. Bo do tej pory kraje afrykańskie nie garnęły się do sprawie migracji. Zatem nie zachwyciły mnie rezultaty szczytu w Salzburgu. Nawiązała do tej odpowiedzi krajów afrykańskich, czyli stworzenia tych centrów dla uciekinierów uratowanych na Morzu Śródziemnym. Rzeczywiście nie ma chętnego żadnego kraju, który by takie centra stworzył, ale Europa ma, wciąż liczy na to, że po zachętach kraje zdecydują się takie centra utworzyć. Ja zapytałam też brukselską ekspertkę, czy jest coś, na co według niej należało zwrócić uwagę na tym szczycie i czy w ogóle pod migracji i o tej odpowiedź. Mam jedno zastrzeżenie do toczącej się obecnie dyskusji i przeniesienia tu wyłącznie na aspekt zewnętrzny w kontekście Afryki Północnej, a te rozmowy nie są przecież łatwe. Nie ma natomiast mowy o rozwiązać problem migracji wewnątrz Unii, czyli co zrobić z tymi osobami, które już dotarły do Europy i będą przedostawać się, zanim jakiekolwiek porozumienie z Afryką Północną zostanie wynegocjowane. Nie uda się rozwiązać kompleksowo problemu migracji, skupiając się teraz wyłącznie na ochronie granic zewnętrznych. Trzeba mówić też o sytuacji wewnętrznej i skupić się na obu aspektach równocześnie. Rzeczywiście na to także zwraca uwagę premier Włoch, że podczas tego szczytu nie została rozwiązana. No i cóż, mamy jeszcze w październikowy szczyt, na który teoretycznie sprawa migracyjna powinna być dyskutowana, ale ponieważ Brexit wchodzi w decydującą fazę, to myślę, że przynajmniej na razie migracja
na plan dalszy i teraz przede wszystkim numerem jeden będą rozmowy z Wielką Brytanią. Podsumowując swoją relację, można powiedzieć, że sprawa wciąż bardzo mocno dzieli Unię Europejską. Tak można powiedzieć. Rzeczywiście tu się nic nie zmieniło. O ile wcześniej dzieliły tylko, czyli przymusowe przyjmowanie uchodźców, o tyle teraz wciąż dzieli to kompleksowe podejście, bo na przykład wzmacnianie ochrony zewnętrznych granic, utworzenie Europejskiej Straży Granicznej powinno się podobać, ale znowu propozycje Komisji Europejskiej idą, że nie wszystkim się taka wzmocnione uprawnienia funkcjonariuszy spodobały. Była ta pomysłka. Bardzo za relację. Magazyn Europejski. Brytyjskie media krytycznie oceniły przebieg nieformalnego unijnego szczytu w Salzburgu, atakując przywódców wspólnoty za próbę wymuszenia ustępstw na Wielkiej Brytanii przez publiczne upokorzenie premier Theresy May i za brak dobrych negocjacji w sprawie Brexitu. W studiu dr Kamil Zajączkowski, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się. Do wywiadu. Brytyjska premier Theresa May zaostrzyła dziś retorykę wobec Unii Europejskiej, zapewniając, że nie odwróci wyniku i nie pozwoli na rozłam kraju. W toku renegocjacji w sprawie Brexitu złożyła zobowiązanie do zachowania praw milionów obywateli Unii Europejskiej w swym kraju. W specjalnym wystąpieniu w Londynie po wczorajszym szczycie May odpowiedziała na krytykę przywódców wspólnoty, którzy podczas spotkania w Salzburgu odrzucili przedstawiony przez Brytyjczyków tzw. plan Checkers, uznali go za potencjalne zagrożenie dla wspólnego rynku. Zapowiada się dramatyczna końcówka w najbliższych miesiącach? No, wydaje się, że te ostatnie miesiące, tygodnie to tak będą wyglądały. W zasadzie jest to faza negocjacji i tak jak powiedział jeden z przedstawicieli Unii Europejskiej, w zasadzie te najważniejsze kwestie są wynegocjowane, ale tak jak w technice te najtrudniejsze sprawy zostawia się na sam koniec. I te najtrudniejsze sprawy, no to jest kwestia kwestia tej granicy, chociaż nie o samą de facto granicę chodzi, no chodzi o fundamentalne zasady z jednej strony, o których pan redaktor przed chwileczką wspomniał, czyli o jedność Zjednoczonego Królestwa, to co proponuje Unia Europejska zdaniem... Specjalne traktowanie Irlandii Północnej. Tak, specjalne traktowanie Irlandii Północnej, czyli no, przypomnijmy słuchaczom, Unia Europejska, przedstawiciele Unii no, zaproponowali, Irlandia Północna właśnie należała, jakby miała wszystkie prawa i obowiązki związane z Unią Europejską, no i chodzi o te cztery, przede wszystkim o te cztery zasady: swobodny przepływ osób, towarów, usług, kapitału. Natomiast Wielka Brytania inne traktowanie części. Tak, i w zasadzie tak brytyjsko-unijna no, by zaczynała się na Morzu Północnym. Natomiast Brytyjczycy planują, ale to też na to z kolei Unia się nie może zgodzić, że by ten cały obszar Zjednoczonego objąć tym jakby no, obszarem Unii Celnej, żeby utworzyć Unię Celną, ale tu uwaga, z włączeniem usług, czyli nie byłoby swobodnego przepływu usług. No i to, o czym mówił przewodniczący Tusk, to zgody, by, przypomnijmy też, te cztery wolności Unii Europejskiej, są ze sobą związane, a wcześniej wspólnot europejskich, to jest to, na czym rodziła się Europejska w latach 50. A więc sądzę, że tutaj stanowisko Unii w tej kwestii będzie jednoznaczne. No właśnie, i tu zaczyna się duży, duży problem, bo Brytyjczycy wyobrażają sobie, że będą swobodny dostęp do towarów, unijnego rynku, natomiast nie będą przestrzegać właśnie swobody przepływu osób, tak? Chodzi o kontrolę migracji, tak, w tym momencie wewnątrz wspólnotowej, tak? Tak, i to jest kwestia bardzo też i wrażliwa z tego punktu widzenia, bo te hasła o czterech wolnościach, no może są istotne i ważne z punktu widzenia tutaj przedstawicieli Unii i nas, natomiast no tu, co o czym też jest wielka gra w Wielkiej Brytanii przede wszystkim, no to jest kwestia też migracyjna. Pamiętajmy też o tym, że premier Wielkiej Brytanii ma
ma dzisiaj w zasadzie też i przeciwników bardzo ostrych w swojej partii. Też mówi się o tym, że tak, eurosceptyków i no, tak zwanego twardego Brexitu. No przypomnijmy, przecież w lipcu szef MSZ-u Boris Johnson podał się do dymisji. Bodajże za 2 tygodnie ma być konwencja partyjna. Stąd, o czym pan redaktor wspomniał, to bardzo ostre stanowisko dzisiejsze May, ja bym raczej odczytywał na użytek wewnętrzny, na potrzeby wewnętrzne, bo ta krytyka w prasie brytyjskiej, także po części premier May, która nie umie, tak jak donoszą brytyjskie media, no nie umie jakby narzucić pewnej narracji w Brukseli, może odbić się na jej pozycji i tak już dosyć słabej wewnątrz partii. No właśnie, ale teraz jakie dalsze działania będą podejmowane? Czasu zostało niewiele, bo tak, są specjalne szczyty zwołane w tym celu, między innymi w listopadzie w połowie listopada ma być specjalny szczyt poświęcony w zasadzie te decyzje tak brexitowemu. Nie wiadomo, czy rzeczywiście do tego listopada te rozmowy się zakończą. One muszą się zakończyć. Przypomnijmy cały cykl 29 marca, no pod koniec marca, 29 marca oficjalnie mamy Brexit i później od ale tego... Przed tą datą jeszcze muszą parlamenty to przyjąć i parlament europejski. Europejski i też Izba Gmin. Tak, i tu po pierwsze, a więc musi to być trochę czasu, żeby i parlamenty państw członkowskich przyjęły, zgodziły się. Musi być trochę czasu, żeby Parlament Europejski i to, co wydaje się dzisiaj takim dużym znakiem zapytania, no to Izba Gmin. I tu też wracamy znowu do tej granicy irlandzkiej, bo te pewne rozwiązania, o których się spekuluje, na które by i poszła strona brytyjska i unijna, no to tutaj unioniści, którzy mają swoje głosy w Izbie Gmin, na to też musi uważać premier Wielkiej Brytanii, a więc to jest bardzo istotne. I jeszcze mała istotna rzecz, później mamy tak zwany okres przejściowy, który zaczyna się właśnie od kwietnia 19 i trwa do końca 2020 roku. No i niektórzy spekulują, że ewentualnie te pewne rozwiązania można było w tym okresie przejściowym natomiast stanowisko wynegocjować. Natomiast to stanowisko unijne jest tu jasne ponownie, że wszystkie postanowienia, które zostały zawarte do tej pory z Wielką Brytanią, taka pierwsza faza negocjacji, gdzie właśnie mamy i te kwestie po części związane z swobodnym przepływem osób dotyczące Polaków, ale także kwestii Irlandii Północnej są zapisane właśnie w tym porozumieniu pierwszym z Wielką Brytanią. Ale ono może wejść w życie, jeżeli skończy się ta faza druga, na którą dzisiaj nie ma zgody. Ale pojawiają się już głosy w Wielkiej Brytanii, żeby zawrzeć umowę z Wielką Brytanią na kształt umowy, którą wspólnota zawarła z Kanadą o wolnym handlu. To może zmierzać. Znaczy, to na pewno by rozwiązało problem, bo potocznie mówi się o tak zwanej kompleksowej umowie o wolnym handlu. Ona tym się różni od zwykłej umowy o wolnym handlu, że zawiera dużo szerszy wachlarz działań. Tam są pewne regulacje prawne i są pewne regulacje konsumenckie. No nie wnikając w szczegóły, ona jest dużo szersza, ale też trzeba tutaj powiedzieć, że ona by rozwiązała problem Irlandii Północnej, ta kompleksowa umowa. Natomiast w ciągu pół roku nikt jeszcze do tej pory nie wynegocjował takiej umowy, więc ja wątpię, żeby taką umowę w ciągu pół roku, czyli przed 29 marca wynegocjować. Jest jeszcze wyjście awaryjne, że członkowie wspólnoty zgodzą się na przedłużenie rozmów w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Traktat lizboński to umożliwia. Tak, bo tu trzeba powiedzieć, że
wszystko zależy też i od stanowiska państw członkowskich. Oczywiście tutaj są spory i wśród nas, politologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego, że czy te uruchomienie artykułu 50 oznacza, że już musi być Brexit. I tu no, większość, ja też opowiadam się za tym, że no, jeżeli państwa członkowskie inaczej zdecydują, w sensie takim, że państwa członkowskie no, ewentualnie zgodzą się no, przedłużyć, to jest taka możliwość. No i oczywiście musi też być wola ze strony Wielkiej Brytanii. Na to. Czy uspokoiła pana ta deklaracja Theresy May mówiąca o tym, że wszystkie prawa 3 milionów mieszkańców Unii Europejskiej, którzy będą na terytorium Wielkiej Brytanii, wszystkie te prawa zostaną zachowane? Ja sądzę, że to jest wypowiedź, która jest wiarygodna. Tak, dotyczy Polaków. Milion, tak, a więc większości Polaków. Ona jest moim zdaniem wiarygodna. To jest wypowiedź, która jest oparta pewnie na wiedzy takiej eksperckiej, wiedzy ekonomicznej, a więc tutaj wydaje mi się, że te kwestie nie będą aż tak na ostrzu noża. Tu w grę będzie przede wszystkim wchodziło te fundamentalne zasady Unii, a więc swobody. Przede wszystkim chodzi o usługi, o towary i o Unię celną. I de facto o to, jaki kształt ostatecznie nabierze ta przyszła umowa między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Ale tutaj jeszcze jedna dosyć istotna rzecz. Ja sądzę, że my się koncentrujemy na takich pewnych kwestiach, które oczywiście różnią te państwa, ale nawet w kontekście tego, o czym pani redaktor Płomecka mówiła, powinna, i nie wiem jak to teraz wygląda, Unia Europejska pomyśleć o ścisłej współpracy wojskowej z Wielką Brytanią, nawet w kontekście tych misji wojskowych i cywilnych Unii Europejskiej. Wojskowej w sprawie bezpieczeństwa. Tak, i bezpieczeństwa. W kontekście tych misji wojskowych i cywilnych Unii Europejskiej w Afryce. Bo to, o czym się teraz mówi, o Frontexie, że ma mieć większe uprawnienia, to nie jest nowa rzecz wśród specjalistów. Bo mówi się także od kilku miesięcy o tym, że te misje wojskowe i cywilne mają nabierać coraz większych takich uprawnień związanych z Frontexem, a Wielka Brytania jest znaczącym graczem na kontynencie afrykańskim. Zapowiadają się dramatyczne najbliższe tygodnie, miesiące w sprawie negocjacji o wyjściu. Pewnie tych ostatnich szczytów będzie kilka, takich decydujących szczytów będzie kilkanaście. Doktor Kamil Zajączkowski, dziękuję pięknie. Dziękuję ślicznie. Bogumił Husajnow, do usłyszenia. Reklama. Michała, wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nową pralkę, Misiu. 500 zł taniej. I jeszcze im ją wnieśli i podłączyli. Ty też wymień swoją starą pralkę na nową w energooszczędnej klasie A+++ w Media Expert. Teraz jej nawet o 500 zł. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nie musisz kupować pakietów płatnej telewizji, by oglądać ulubione programy i mieć ich więcej i więcej. Emitel uruchomił 8 multiplex, który dostarcza do Twojego domu kolejne kanały naziemnej telewizji cyfrowej. Oglądasz telewizję? Oglądaj to, co lubisz, bez podpisywania żadnych umów. Filmy, rozrywka, nauka, pogoda, wiadomości. Wszystko to jest w naziemnej telewizji cyfrowej. Sprawdź szczegóły na www.multiplex.emitel.pl. Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie poranki eksperci do spraw wojskowości i znawcy historii Polski komentują istotne wydarzenia dotyczące obronności naszego kraju i bezpieczeństwa. Kafe Armia to audycja prezentująca słuchaczom Polskiego Radia 24 aktualne informacje z zakresu zagrożeń i działań wojennych prowadzonych na świecie. Zapraszam w każdą sobotę o 8.37. Agnieszka Drążkiewicz. Partnerem audycji jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków.
wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc.